Kocham być księdzem, mimo że czasami to dosyć trudne, mimo że kapłaństwo wystawia na próbę moją cierpliwość i wytrzymałość. Kocham być księdzem. Uwielbiam być z ludźmi w najczulszych momentach ich życia, od pełnych radości przygotowań do ślubu i chrztów, po ciche i pełne łez ostatnie namaszczenia, czy pełne emocji pogrzeby. Kocham głosić kazania i dzielić się swoją wiarą, ale też otrzymywać bezcenne lekcje od par będących razem przez wiele lat, jak i od samotnych osób. Próba bycia dobrym księdzem wiele mnie kosztowała. Zawiodła mnie do obcych krajów, zmusiła do nauki innych języków, raz czy dwa doprowadziła na skraj wypalenia zawodowego. Ale kocham być księdzem. A ty? Co kochasz? Nie kogo, ale co kochasz? Rodzicielstwo? Podróże? Zapewnienie kochającego domu dla twojego zwierzaka lub zwierząt? Gotowanie? Czytanie? Gry wideo? A może zakupy? Naprawdę mam nadzieję, że są rzeczy, które kochasz i którymi się pasjonujesz. Okej, pozwólcie, że zadam jeszcze jedno pytanie. Co kocha Bóg? Nie kogo, ale co kocha Bóg? Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Ewangelia Jana 3:16. Ponieważ tak wielu kaznodziei mówi nam, jak bardzo zepsuty i idący do piekła jest nasz świat, może być dla ciebie zaskoczeniem, że Bóg kocha świat. Nie ten czy inny kraj, nie tę czy inną religię, nie jeden kolor skóry. Nie, Bóg kocha cały świat. Być może będziesz jeszcze bardziej zaskoczona, gdy powiem ci, że słowo świat w greckim tekście Ewangelii świętego Jana to kosmos. Bóg tak umiłował kosmos, wszechświat ze wszystkim, co istnieje, że dał swojego Syna, aby ten kosmos, aby ten świat miał życie wieczne. Podobnie jak Abraham z pierwszego czytania tej niedzieli, my również jesteśmy wezwani do opuszczenia własnego zakątka i pokochania całego świata w jego egzotycznej, tajemniczej i niezrozumiałej całości. Tak jak Abraham, jesteśmy wezwani do opuszczenia naszych komfortów, naszych ekokomór, ludzi, którzy jak my wyglądają, jak my głosują i którzy kochają tak jak my. A wtedy obietnica dana Abrahamowi będzie nasza. Staniemy się błogosławieństwem. Księga Rodzaju 12:2. Nie tylko będziemy błogosławieni, ale staniemy się Bożym błogosławieństwem. Nasz tak bardzo zabałaganiony i czasami nawet brudny świat można kochać lub nienawidzić. Mnóstwo pobożnych ludzi nienawidzi świata, zwłaszcza świata poza ich bezpośrednim horyzontem i zrozumieniem. Ci ludzie ciągle nienawidzą to,
co Bóg stworzył i umiłował. Niestety, cała ta nienawiść do świata w imię Boga czy religii nie zrobiła nic, żeby było lepiej. A śmiem twierdzić, że wprost przeciwnie, pogorszyła sytuację. Być może więc nadszedł czas, abyśmy poszli za przykładem Boga i dla odmiany spróbowali miłować świat. Amen.